Słuchacie Śniadanie po Polsku. Dzień dobry, moi drodzy. Śniadanie po Polsku. Witam Was w kolejną sobotę tego miesiąca w studio Lidia Konar. Mam ze sobą dzisiaj dwóch gości. Polski pianista, podobno jest pan Robertem De Niro, polskiego jazzu. Dzień dobry Państwu. A oczywiście Bogdan Hołownia. Dzień dobry. W studiu również goszczę pana Mateusza Łagodę, prezesa Polish Association of Aberdeen. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry. Słuchajcie, standardowe pytanie, jak się wam udało dotrzeć do studia? Cieszę się bardzo, że jeszcze to był ten stary adres, także ogólnie podjąłem decyzję, że jedziemy do starego adresu i nie pomyliłem się. Tak. A ja się bardzo cieszę, bo kiedy człowiek wstaje rano, patrzy za okno i widzi, że słońce świeci, ptaszki śpiewają, to się po prostu od razu chce żyć. I ja tak wyfrunąłem do samochodu. A wydawało mi się przez moment, że wstałem lewą nogą i jadę lewą stroną ulicy, ale nic podobnego. To był po prostu... Na pewno pan jechał lewą stroną ulicy. Naprawdę? Tak. Ptaszki gdzieś tam śpiewają, słońce, no cóż, jeszcze nie wstało. Tak. I jesteśmy w dobrym humorze. No, to jest najważniejsze, tak. Zawsze powtarzam, że ta pogoda... Ducha, no jest najważniejsza, to pogoda w środku. Nie, pogoda na zewnątrz. Panie Bogdanie, jak się panu podoba Aberdeen? Bo przypuszczam, że jest to pierwsza pana wizyta tutaj. Tak, pierwsza moja wizyta i no przede wszystkim to, co zwraca uwagę, to, że ktoś solidnie tutaj budował, bo tutaj większość tego, co widziałem, to jest z kamienia. Mhm. A jeszcze uczeni w tej technologii wyjaśnili mi, że to jest granit. Więc jeżeli granit, no to wiadomo, że ma słowo gra w sobie, a ja jestem związany z muzyką, więc to już mi się podoba. To są takie grające nitki, no to wspaniale. Tak, dla muzyka dźwięki są wszędzie, prawda? Tak. Zgadzam się. Zanim przejdziemy już do samego festiwalu, polsko-szkockiego mini-festiwalu, który już trwa, zaczął się wczoraj, tak? Zaczniemy może od pana. Nic nie zapowiadało, że zostaniesz muzykiem, prawda? Kończyłeś ekonomię, potem było wojsko i dopiero wtedy zacząłeś naukę w szkole muzycznej. Miałeś 25 lat. Tak, to jak to dzisiaj można by powiedzieć, że z muzycznego punktu widzenia był to koniec wszystkiego i powinienem się już przestać tym zajmować. Natomiast właśnie jeżeli mogę tak w trybie jakiejś porady przekazać młodym ludziom, to powiem tak, że to, czy jest za późno, czy nie jest za późno, to zależy zawsze do czego jest za późno. To znaczy do Carnegie Hall pewnie za późno, ale jeżeli człowiek odkrywa w sobie jakąś pasję, to myślę, że powinien to poważnie traktować, dlatego, że to jest uśmiech ze świata ducha, prawda? Z jakichś tam świata wyższych wodorów i dobrze, może sobie, Bodziu, coś zagrasz, może sobie coś namalujesz. No, jak człowiek wchodzi w głąb rzeczy, to odkrywa jakieś wspaniałe idee. Jak wchodzi w głąb rzeczy, to odkrywa swoich mistrzów na przykład. I tych mistrzów mógł po drodze spotkać, ale ich w ogóle nie zauważyć. Mógł ich sobie przypomnieć po latach, prawda? Przepraszam, ja tak trochę się rozpędziłem, ale zjadłem taką kanapkę i mocną herbatę się napiłem, także prędko mi myśli biegną. Czyli co, że za późno zacząłem? No nie, nie, to nie padło słowo za późno, tylko że nic nie zapowiadało, tak? Tak. Ja myślę, że w ogóle w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Na przykład szczęściem było to, że moja mama kupiła sobie pianino i zawsze chciała grać, ale miała takie mnóstwo pracy, że nie było jej dane, żeby zagrać. Ja myślę, że ja to jej marzenie po części realizowałem. Potem zupełnie nie zauważyłem, że będąc już w sferze muzyki, znalazłem się, tak jakby powiedzieli poszukiwacze przygód na sawannie, w bardzo niebezpiecznym terytorium, czyli w otoczeniu wokalistek jazzowych. To jest najbardziej niebezpieczne terytorium, jakie może być, ale też najbardziej uczące i najbardziej jakby tam są najpoważniejsze sprawy, najgłębsze sprawy i człowiek bardzo wiele się uczy o muzyce, o życiu. O życiu. A tak. Dlaczego niebezpieczne?
No bo wyobraźmy sobie, że człowiek jest treserem, prawda, i ma takie wspaniałe zwierzę jak biały tygrys i ten biały tygrys się z nim zaprzyjaźni i mówi, Boże, jaki ty jesteś wspaniały, ty mi zawsze jedzenie przynosisz i ty oczywiście każesz mi jakąś figurę wykonać, dobrze, to ja sobie wykonam, ale teraz ja ci powiem, ten biały tygrys mówi, jesteś dla mnie taki bliski i człowieka uściśnie i ten treser jest nieżywy. I tygrys mówi, ale co ty się nie ruszasz? Przecież ja chciałem powiedzieć, jak ja cię kocham, jestem ci bliska w ogóle, tak, a ty się, o Boże, ty nie żyjesz. I tak to bywa, przepraszam, że tak mówię, to jest, jesteśmy o poranku. Wszystkim muzykom, pianistom, gitarzystom serdecznie życzę, żeby zajmowali się światem wokalnym, żeby akompaniowali, żeby, bo to jest poważna szkoła, chyba jedna z najpoważniejszych, jaką znam. Ale pan jeszcze żyje, pomimo tych ilości białych tygrysów, nie pytam, ilu było? Nie, to taki żart oczywiście. Widzę, że tu wyrzuciłem, że tak powiem, z siodła całą dyskusję. No to dobrze. Może wróćmy na tory, tak? Podobno koledzy, inni uczniowie w szkole muzycznej wyzywali pana od magistrów. Tak, ponieważ miałem już skończone studia i przyszedłem w takim kompletnie zapóźnionym trybie do szkoły średniej i realizowałem materiał szkoły średniej w tempie dwóch klas w jednym roku, czyli sześcioletnią szkołę miałem zrealizować w 3 lata, a przedmioty teoretyczne miałem realizować, jak to się mówi, we własnym zakresie, czyli pokazać sobie państwu, że to było, że ktoś bardzo poważnie wszedł mi na rękę i ktoś bardzo poważnie się do mnie uśmiechnął i ja nie mogłem tego uśmiechu zawieść. Ale z drugiej strony, no jak ma się, załóżmy, grubo ponad 20 lat i siedzi się z nastolatkami i oni wiedzą wszystko, a ja wiem niewiele, no to tak... Tak, to jest, powiem, jeśli chodzi o taką self-confidence, to jest tak sobie, powiem. No ale pan wygrał. No nie wiem, co wygrałem. To znaczy wygrałem to, że jestem w muzyce, że no, zajmuję się tym i tyle, ile będę mógł, będę się dalej zajmował. No i to właśnie jest miarą sukcesu. No z tym sukcesem to jest tak. Jak człowiek na przykład zastanawia się, jak się łączą dwa akordy, i przez dłuższy czas nie dochodzi do żadnych wniosków, ale nikogo to nie obchodzi, to się dzieje w głowie, prawda? Nagle człowiek dojdzie do wniosku, jak się te dwa akordy łączą i pierwszemu napotkanemu człowiekowi mówi, stary, czy ty wiesz, że przyszło mi do głowy to i to, a ten ktoś mówi, fajnie, ale wiesz co, napij się herbatki i tak dalej. Okazuje się, że tamtej osoby może to w ogóle nie interesować. I ten mój sukces, który ja tam sobie pomyślałem, że 2 miesiące przekopałem ten. Ale co tam będziemy rzędzić? Przecież to nie na tym też polega. Znaczy samotność jest wmontowana w takie życie artystyczne, bo ona jest jakby czynnikiem twórczym. Mało tego, żeby nie było tak wesoło, jeszcze niespełnienie też. Przecież jak człowiek marzy o tym, żeby wylądować na tym, na Księżycu, no to robi wiele rzeczy, przygotuje pompki, pasaże różne itd. i wyląduje na tym Księżycu, patrzy, cholera, jak zimno, jakaś powierzchnia taka jakby nieziemska, nic tam się nie dzieje, nawet komar nie przefrunie, żadnej atmosfery nie ma. Czyli to marzenie lepiej jest frunąć, niż tam dolecieć, ale to znana sprawa, prawda? A czy nie ma tak, że niektórzy zazdroszczą panu tego Księżyca? Trudno mi się na ten temat wypowiadać, dlatego, że ja staram się w życiu, jak to mówi poeta, nie zazdraszczać. No bo jak ja jestem wielbłądem i mam zazdrościć koniowi wyścigowemu, to z jakichś powodów ja się urodziłem wielbłądem, no to ja nie mogę teraz, że co, ja muszę w kółko i tylko szybciej biegać. Ja sobie pójdę moją drogą, tak mi było dane, jest pustynia, tutaj mam zapas wody i jest pięknie. Ja tu się z panem zgadzam, że każdy powinien tak naprawdę rywalizować z samym sobą, osiągać swoje własne cele, ale w życiu realnym tak nie ma. No bo nam dużo, że tak powiem, świat zewnętrzny nam mówi tak, wiesz co, dobrze by było, jakbyś, patrz, tu jest ta lodówka, no jakbyś się tak nazbierał pieniędzy, byś sobie kupił, a tu jakbyś został jakimś dyrektorem, to też by było fajnie i tak dalej. I my wskakujemy w te takie buty, które nam są wystawione do tego, żeby w nich chodzić. Natomiast sam fakt, że człowiek otwiera oczy rano i mówi,
słońce wstało. Jaki piękny świat, jaka piękna przyroda. Przecież wyobraźcie sobie, że na innych planetach jest, wstajemy i jest jak na przykład minus 200 i jest siarkowodór i nie ma żadnego słońca, tylko jest ciemno jak cholera i też jakieś tam istoty tam żyją i nawet nie wiedzą, że jest taki piękny świat jak Ziemia i my tu jesteśmy w niebie po prostu. No oczywiście. Ja na chwilę jeszcze wrócę do pana Mateusza Łagody. Mam takie pytanie, gdzie spotkałeś pana Bogdana? I go tu zaprosiłeś? W Aberdeen na stacji PKP. Także udało mi się, właśnie ten toruński link jest bardzo silny, także cieszę się, że miałem taką możliwość i gdzieś pojawiła się taka okazja zaproszenia pana Bogdana. Wcześniej zwróciłem się do osoby, która promuje i pomaga mi w takich rzeczach, zaprzyjaźnionej pani Gabrieli z Torunia, właśnie z taką rzeczą, że było otwarcie Music Hallu i Aberdeen Performing Arts zwróciło się do mnie z prośbą, czy moglibyśmy wysorsować jakichś jazzowych polskich artystów. Oczywiście nic tam się nie udało za bardzo, ogólnie jakoś to utknęło, ten Music Hall się już otworzył, ale była świetna okazja i stwierdziłem, że jeżeli jest okazja zaproszenia takich wybitnych muzyków do Aberdeen, to dlaczego nie? Mhm. I to jest zawsze fajna rzecz. Tym bardziej, że w styczniu nie ma żadnych innych festiwali. Mhm. Jest parę jeszcze innych miejskich eventów, na które dzisiaj idziemy. Multicultural Berens, organizowane przez Aberdeen Multicultural Center. Również Holocaust Memorial Day. Tak. Są noce berensowskie, także jest to świetna okazja, żeby coś zorganizować. Dzieje się dużo. Czy pan, panie Bogdanie, zdaje sobie z tego sprawę, ile przed panem koncertów? Dzisiaj na przykład w St. Andrew's Cathedral o godzinie 12, tak? Jest to recital piosenek o Warszawie. Tutaj mamy listę utworów, 8 utworów. No piosenek o Warszawie jest mnóstwo pięknych. Mhm. One zwykle dotyczą czasów minionych. Na przykład uważam, że ze szczęściem jest, jak człowiek odkryje sobie przed wojnie, ile tam było mistrzów, przecież to był tak krótki czas, to było 19 lat. Mieliśmy swoją muzykę, swoje kino, swoje samochody, swoje samoloty, Centralny Okręg Przemysłowy, jeszcze tam parę innych rzeczy, to była i to z trzech zaborów Polska była zmontowana, jak tworzyliśmy armię, prawda, to jeden mówił z akcentem z austriackim, jeden z rosyjskim, ale wszyscy dla Polski, prawda, piękne czasy. Mhm. A muzyka, piosenka charakteryzowała się tym, że teksty, przy całym szacunku dla dzisiejszej twórczości, teksty posiadały sens, a muzyka posiadała melodię. To są takie dwa atrybuty, które nieczęsto się dzisiaj zdarzają, ponieważ dzisiaj jest taki natłok, że tak powiem, propozycji artystycznych, że, przepraszam za ten skrót myślowy, ale jeżeli trzeba się przebić do słuchacza, to zwykle no taka sytuacja wymusza to, że ta piosenka zyskuje na ciosie, a traci na sensie, jakby, przepraszam. No tak sobie powiedziałem. To nie są żadne prawdy, tylko to są takie moje spostrzeżenia. Mm-hmm. A kto w panu zaszczepił miłość do takiej muzyki? Ja myślę, że mama głównie, a poza tym moja pierwsza pani profesor, pani Barbara Muchenberg, która w zasadzie, jeżeli tak można powiedzieć, mnie uratowała, no bo ja byłem, mam taki, taką, jestem zodiakalną wagą, czyli moim ulubionym zadaniem, stanem jest wahanie się, czyli żeby się mnie do czegoś przekonać, to trzeba trochę, no ale jak już się przekonam, to już jest forever, no. No a poza tym, znaczy z przekonaniem jest tak, że to przekonanie samo w pewnym sensie trafia, tylko że problem polega na tym, że jesteśmy otoczeni masą różnych informacji i nawet jak coś wartościowego do nas trafia, to może natychmiast przepaść albo zaginąć, bo inna informacja goni ją i w jakiś sposób właśnie okrutny, bo ją po prostu unicestwia. Natomiast warto mieć trochę szczęścia w życiu w takim sensie, żeby na przykład móc to jeszcze raz kiedyś usłyszeć albo sobie przypomnieć, co to było, albo trochę pomyśleć na ten temat. No i mi się to zdarzyło. Poza tym, tak wszystkim, którzy chcieliby się zająć fortepianem, czy muzyką jazzową, to powiem tak, że proszę sobie, że tak powiem, przyjąć do wiadomości, że jak się czegoś nie wie, czy jak się czegoś nie rozumie, czy uważa się, że coś jest za ciężkie, że ja tego nie podniosę, to wcale nie są jakieś dolegliwości, to są piękne chwile, bo to znaczy, jak ja nie mogę czegoś podnieść, to znaczy, aha, to jest coś wartościowego, cholera, a może ja z lewej spróbuję, a może tego w ogóle się nie podnosi, tylko się to obchodzi.
a może ja przyjdę za miesiąc i to może sam, a może kto inny to mi przesunie, może kto inny to mi pokaże, jak to... Czyli, a poza tym, jak ktoś się czymś pasjonuje, zwróćcie Państwo uwagę, jak dojdę do wniosku, to już jest koniec wszystkiego, to już się nic nie dzieje. Jak nie dochodzę do wniosku i nie mogę tego zrozumieć, to jest piękne, bo ja sobie przystawiam takie okulary, a to takie okulary, a sobie badam i idę w głąb rzeczy i przy okazji odkrywam coś z zupełnie innej beczki, coś jakże fascynującego i to trwa. No także, a to wszystko, o czym mówię, to się nazywa, że prawdopodobnie pasjonuje się człowiek czymś i to są jakby święte ścieżki, że się tak wyrażę. Przepraszam za ten poranny język taki. Myślę, że to ważne. Dużo metafor, ale myślę, że nasi słuchacze lubią poezję i muzykę jazzową oczywiście. Ja mam pytanie do Mateusza. Czy znasz te utwory, które dzisiaj będą wykonane w katedrze St. Andrews? Znam część, także muszę być uczciwy, nie mogę kłamać. Matematycy mogli powiedzieć większą połowę. Bo połowy są dwie. Jedna jest większa, a druga jest mniejsza. Prawda, dziękuję tutaj za pomoc. Nie lubię kłamać. Ale chciałam zauważyć, że część tych utworów, znaczy wszystkie przesłuchałam, żeby nie było, że nie przesłuchałam, ale część tych utworów znam z radia. Tylko że tak, powiem tak. Dzisiaj tego się nie gra. To kiedyś grało się na przykład w pierwszym programie Polskiego Radia. A dzisiaj one gdzieś tam... To nie jest, nie oszukujmy się, to nie jest mainstream music, to nie jest muzyka taka popularna w tym momencie. No i jeden motyw jest taki, że jeżeli ja będę grał piosenkę, to ja nie potrafię odtworzyć słów, czyli ja przedstawię obraz tej piosenki przy pomocy jej części, prawda? No i to już jest jakby... No to jest improwizacja. Tak. Poza tym, jeżeli no mam jakiś sposób poruszania się, towarzyszenia melodii przy pomocy języka harmonicznego, to mam też jakby swoją kuchnię w pewnym sensie, ale mam nadzieję, że te piosenki będą rozpoznawalne. Mm-hmm. Jest na przykład piosenka Stanisława Grzesiuka zatytułowana Bal na Gnojnej. Mm-hmm. Ktoś powie, Bodziu, taki piosenek, popatrz jaka to jest nazwa, przecież to jest Bal na Gnojnej, może chyba tego nie zagrasz, przecież to jest katedra, co człowieku. A wszystko zależy od tego, jak to się zagra. Ale wyobraźmy sobie, że taki utwór śpi w szufladzie. Na przykład jeden z utworów Szpilmana jest taki, na przykład Leon Boruński, taki kompozytor pochodzenia żydowskiego, który przed wojną występował w finale konkursu Chopinowskiego i potem w czasie wojny schował się w szpitalu psychiatrycznym i ten szpital został w całości, że tak powiem, eksterminowany i wszyscy zginęli. I właśnie pan Leon też. I zostało w szufladzie kilka jego kompozycji. Jedną z tych kompozycji, jedna z nich nosi nazwę Trzy listy i śpiewała to Wiera Gran. Jak ja usłyszałem ten utwór, to pomyślałem sobie tak, nie wiem kim pan jest, panie Leonie, nie znam pana kompozycji, znam tylko jeden utwór, ale już ten jeden utwór jakby otwiera mi taki piękny świat. Tak jakbym poznał kolegę Szpilmana, czy tak jakbym poznał kolegę pana Jerzego Wasowskiego, kogoś wspaniałego. A te utwory zasnęły gdzieś w szufladzie i ich nie ma po prostu. Więc dlatego postanowiłem sobie, że jeżeli ja przywołam chociaż no, na mgnienie ucha, że tak powiem, no to tak się powinno robić po prostu. Bo to tak zabrzmiało troszeczkę smutku. No ale akurat historia pana Leona jest taka dosyć tragiczna. Natomiast no, wiadomo, że była wojna i ten dywan wojenny, że tak powiem, dywan czasu, on pokrył tamten świat, tak totalnie zrolował gdzieś i pochował do szuflad naszych dziadków, naszych babć. I tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, jeżeli ja zagram piosenkę Już nie zapomnisz mnie, to dla mnie jest to ładna melodia. Ale proszę sobie wyobrazić, że moja mama miała wtedy może 15 lat, był gdzieś radioodbiornik gdzieś u sąsiada, który tam tylko u niego był i mama słuchała tej piosenki, była młoda i cały świat jakby przed nią i za chwilę. I jak ja gram starszej osobie taką piosenkę, to ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jakie światy się otwierają w umyśle starszych osób. I myślę, że to jesteśmy im winni. Mhm. Ja już tak trochę filozofuję, ale powiem tak, że właśnie problemem właśnie tego, że się człowiek
jak powiedział George Bernard Shaw, jednym z problemów teraz jest to, że wewnątrz pozostajemy młodzi, ale innym problemem jest to, że to nie chodzi o to, że do tej apteki, do której ciągle chodzę, jest coraz dalej, tylko problem polega na tym, że świat za oknem coraz mniej przypomina mi cokolwiek, co jest mi drogie i mam tyle do powiedzenia temu światu, który mnie otacza, natomiast nikt mnie nie pyta o zdanie. To jest problem tego, że człowiek, przepraszam, tak, nie powinienem tak smędzić, jest piękny świat i państwo wybierają się gdzieś, żeby powąchać kwiatki i posłuchać śpiewu ptaków. Może powąchać kwiatki jeszcze nie. To przynajmniej śpiew ptaków. Tak jak wyszedłem na ulicę, to zauważyłem, jak pięknie śpiewają. Mhm. Pięknie pan mówi. Jest pan nostalgistą, można powiedzieć. Nostalgia to jest choroba nosa, tak z definicji. Znaczy ja słyszałam inne definicje, jak umiłowanie przeszłości. Zawsze tęsknimy do tego, co uważamy piękne. Raczej wracamy do... Pięknie pani powiedziała. Tak. Nie, przepraszam, bo przerwałem, nie powiem tak. Proszę kontynuować. No, ja ci mówię krótko i zwięźle. Już tutaj była mowa o mistrzach, że każdy ma jakieś swojego. No, z tego co wiem, to upodobałeś sobie twórczość Jerzego Wasowskiego? Tak. Dlaczego? Dlaczego? To jest bardzo poważne pytanie. Dlatego, że wyobraźmy sobie na chwilę, że jestem małą asteroidą, jestem w kosmosie i nagle przefruwa obok mnie Jowisz i mówi... Lecimy, Bodek? A ja mówię, ale nie zabrałem dowodu osobistego, nie zabrałem aktówki. Nie, 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 nie. Albo teraz leci, dobra, lecę. I lecę i nagle korzystam z siły, czy z grawitacji tej wielkiej, wspaniałej planety i nagle patrzę, tu po lewej stronie Fryderyk Chopin. Cholera, ja myślałem, że ja tu nie dolecę. Tak, tak, ale czek, a pan Jerzy mówi, ale teraz ci pokażę, popatrz. Tu jest Maurice Ravel. Podoba. O, też myślałem, że nie dolecę. A tu mogę oglądać z bliska. Znaczy, wpatrując się w nuty pana Jerzego i to jest o obrotach sfer niebieskich, jakbyśmy powiedzieli, dlatego, że pan Jerzy był zafascynowany matematyką, prawda? Matematyka to jest... Kopernikiem też? Pewnie tak, no, jakby to powiedzieć. No, powiem tak może, jeżeli ja zaśpiewam dwa dźwięki, param, pam, pam, param, pam. To w świecie liczb ja śpiewam piątkę do ósemki, a to już matematyką coś znaczy, bo jeżeli i piątka, i ósemka leżą w ciągu Fibonacciego, czyli w tak zwanej złotej proporcji. Jeżeli ja popatrzę do lusterka i zobaczę na swoje przedramię i ramię, to ja śpiewam param, pa, przedramię, pa, a ramię ram, pam, pam. Jeżeli czoło jest pa, to reszta twarzy ram. Jeżeli od czoła do pępka jest pa, to do pępka do stóp jest ram. To wszystko jest pa, ram, pam, pam. Teraz dalej planety naokoło Układu Słonecznego, jeżeli idą sobie po elipsach, to w elipsie jest afelium, czyli pa. Peryhelium jest ram, czyli wszystko jest pa, ram, pam, pam, prawda? Dominanta tonika. A co to jest? Jeżeli jest coś przeciw czemuś, to mamy dwa wymiary. A co to jest inwencja dwugłosowa? Ja wymyślam sobie głos górny i wymyślam, że będzie mi towarzyszył głos dolny. A jeżeli głosem górnym jest słońce, a głosem dolnym jest księżyc, który odbija światło słońca w jakąś taką linię cienia, ale to jest jak siedzi dziewczyna u kosmetyczki i jej cień jest odbity właśnie w tym, co kosmetyczka jej namalowała, czyli tym księżycem. I ten sens polega właśnie raczej na tym księżycu bardziej niż na słońcu. I tak człowiek siedzi i się zastanawia. I no, oczywiście nie dochodzi do żadnych wniosków, ale sama podróż jest fascynująca, prawda? Czy zawsze pan tak sobie coś wyobraża, jak gra jakiś utwór? Co ja sobie wyobrażam? Ja uważam, że gdzieś w środku uważam, że ja nie jestem do końca normalny w tym sensie, że to moje takie widzenie jest jakby takie trochę nietypowe. I wyobrażam sobie na przykład, co ja powinienem rozumieć, czy jeżeli utwór jest przekazany mi przez kompozytora, to ja powinienem pewną ilość energii skierować na to, żeby zrozumieć jego myśl. Czasem trzeba trochę zrozumieć jego czasy, w których żył, bo inaczej pisali kompozytorzy na przykład w czasach, kiedy nie było wolnej Polski, a inaczej kiedy była, to jednak rys jest poważny.
Inaczej wygląda na przykład Mozart, muzyka Mozarta. To jest taki mały chłopiec, który wyciąga dłoń do słońca i łapie sobie słońce, chowa do kieszeni i idzie dalej, ponieważ opatrzność takim go talentem obdarzyła, że to wszystko jest możliwe, prawda? Że te sprawy, które dla nas nie są możliwe, dla niego, i on nam to daje w podarku, ale nikt nie zastanawia się, jak trudne było życie Mozarta, jak to mówią młodzi, jak przerąbane miał ogromnie w życiu. Natomiast Bach to jest o obrotach sfer niebieskich, prawda? Widzimy jakieś odległości, jakieś boskie trajektorie. My się tam nie znajdziemy, ale mówimy, cholera, pięknie. No trochę nie dla mnie, no bo ja nie potrafię iść za pięciogłosową fugą, bo mam za mały komputer w głowie, ale myślę sobie, Marko, to jest, kurczę, cudowny geniusz. No dobrze, to jest jedna strona medalu. A jak słuchać powinien, na przykład tutaj mamy pana Mateusza, rozumieć pana muzykę? Jak powinien rozumieć? Tak jak chce, tak jak mu wygodnie. To znaczy, zawsze wydaje mi się, że dobrze jest słuchać sercem raczej niż jakąś konstrukcję sobie założyć intelektualną i sprawdzić, czy mi to będzie wchodziło w tę moją konstrukcję i na ile. A jak się nie da, to upchać kolanem czy coś takiego. No szczególnie w muzyce współczesnej mamy przecież takie sytuacje, że ktoś powinien coś przeczytać, jakąś rozprawę teoretyczną, żeby w ogóle, no na przykład, jeżeli moje nazwisko zostanie wrzucone do komputera i z komputera wyskoczą pewne literki, które nutki, które odpowiadają literką mojego nazwiska i z tego wyjdzie melodia, to jak ja nie przeczytałem o tym, że kompozytor tak postąpił, to mi będzie trudno tego słuchać, bo ja nie mam klucza do tego utworu. Przepraszam, nie chcę tak stawiać, ale celowo tak krańcowo postawiłem sprawę, że czasem powinniśmy znać klucz, no, ale ja jestem zdania, że to muzyka powinna być przyjmowana tak jak się wychodzi na łąkę i się widzi, że tu trawa rośnie, a tu sobie ważka frunie, prawda? Czyli to i tak powinienem starać się pojmować muzykę. Znaczy się tak, muzyka na przykład programowa, ona z założenia ma jakiś program, ale jeżeli by pan wykonywał jakiś utwór, który nie ma żadnego podtekstu, to jest to bardzo szerokie pole do wyobraźni i dla pana, i dla słuchacza, prawda? Znaczy, utwór, który nie ma podtekstu, to tak dla mnie zabrzmiało, to zawsze coś, że tak powiem, no jakiś obraz sobie zawsze zbuduję. Jeżeli ja słucham muzyki techno na przykład, to znaczy to nie jest tak, że słucham, tylko że jeżeli zdarzy mi się, że przechodzę koło takiego miejsca, gdzie słuchają techno, no to myślę sobie, że jest jakaś tam mantryczność tej muzyki i może nawet ja bym postał chwilę i tego posłuchał, tylko że tak po pewnym czasie, no jakby to powiedzieć, po pewnym czasie coś mi jednak mówi, żebym tam się oddalił od tego miejsca. Przy całym szacunku dla tych wszystkich, którzy się tym zajmują, jakby no nie mam klucza do tej muzyki i jakby nie chciałbym jej zwolennikom odbierać sensu, znaczy jakimiś tam poglądami takimi dziwnymi. No po prostu nie mam klucza. Jak nie mam klucza, jest mi trudniej, no. Natomiast... to trochę nie na temat. Jeszcze co mógłbym prosić o powtórzenie pytania? Bo... O piosenkach bez podtekstu było. No to... Z tymi sensami to bywa tak, że w najprostszej piosence mogą być najbardziej zaskakujące sensy, które sobie nasz umysł jakby wyprowadzi na monitor, prawda? To jest monitor ciała i monitor ducha. To cokolwiek. Może być na przykład bardzo prosta piosenka i wydawałoby się jakaś taka, no, niezbyt wiele zapowiadająca, wspaniale wykonana, prawda? I to będzie wzruszające. Może być odwrotna sytuacja, że będzie wspaniały utwór, który jest wykonany tak sobie. I proszę zwrócić uwagę, jak... Tylko, że ja zawsze jak widzę, że ktoś, załóżmy, tak sobie, czy na przykład ja czasami tak sobie gram, przecież nie mogę czegoś tam opanować, to zawsze mówię sobie, jeszcze jutro będzie lepiej, tylko popracuj trochę bardziej i tak dalej. Najgorzej jest w sytuacji, kiedy na przykład no, mam zagrać Bacha na przykład, coś co, jak to mówi młodzież, jest napisane powyżej mojej pokrywki, prawda, intelektualnej. No to myślę sobie, no dobrze, no będę to grał, niech mi się tam poprawi. I tu się potwierdzają pana słowa, bo w jednym z wywiadów z panią Gabrielą Łanowską powiedział pan, że jest pan nieprzewidywalny. Tak? Tu się wszystko zgadza. I mamy jeszcze jeden taki wyjęty cytat z tego wywiadu. Gdybym miał swoją muzykę określić jednym słowem, to byłaby to tęsknota. No właśnie.
Proszę rozwinąć ten wątek. Już mówiliśmy już o nostalgii, ale... Tak. Ale no, co ona oznacza w tym wypadku? To oznacza... Jest piękny poranek i ja nie chciałbym Państwu go zepsuć, ale jakbym miał tak od dna duszy powiedzieć, no to każdy ma w życiu takie chwile, że myśli sobie tak, znalazłem się tutaj na świecie, nie bardzo wiem dlaczego, wiem, że na krótko, wiem, że każdy z nas jest w podobnej sytuacji i wiem, że coś mam zrobić. I teraz wiedząc to, różne są, że tak powiem, człowiek zasuwa, ma tam różne swoje obowiązki i tak dalej i te pytania mogą zniknąć z monitora, ale one powinny trafić co pewien czas, dlatego że to są pytania ważne, no być może ważniejsze niż inne. Dlatego pytanie, co mam zrobić, na przykład ta muzyka. Muzyka dla mnie to jest podnoszenie pewnego kamienia, który jest dla mnie za ciężki. Ale to jest tak piękne, że ja tam staram się jakoś, że tak powiem, wstawać rano i tak jak ten, przepraszam za to porównanie, żuczek gnojarek, jest taki mały żuczek, który taką kulkę kula, taki, załóżmy, że ona jest z liści, prawda? I ona jest już 5 razy większa od niego, 10 razy większa od niego i teraz czyta pani o tym żuczku i myśli sobie pani, jaki to dzielny żuczek, a okazuje się, że on wychodzi do pracy tylko w bezchmurne noce, kiedy jest księżyc, dlatego, że on się kieruje na gwiazdę północną. Czyli taki małe stworzonko, on jest w łączności z gwiazdą na niebie, prawda? To jest odkrycie. I tak samo człowiek siada przy pianinie, siada przy gitarze i pyta, no gdzie jest ta moja gwiazda północna? Słyszę coś, czy nie słyszę? A może jutro coś usłyszę? To są piękne chwile. Warto żyć dla nich. Mhm. Przepraszam, tak zakręciłem rzeczywistością, że nic nie wie. Wszystko wiemy. Bardzo pan pokornie podchodzi do siebie, do swojej twórczości, a z drugiej strony tutaj widzę nagrody. Pan otrzymał m.in. nagrodę Fryderyk w kategorii Jazzowy Album Roku za solową płytę fortepianową Don't Ask Why i potem jeszcze został pan laureatem Grand Prix Jazz Melomani za 2002 rok w kategorii Artysta Roku. Jak pan odbiera te nagrody? Co one dla pana znaczą? Jak odbieram? Jeżeli jest to nagroda ciężka, to jestem w stanie odebrać ją z kłopotem. Jeżeli jest lekka, to od razu pakuję do aktówki, kłaniam się i... Nie, żartuję oczywiście. Powiem tak, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja niewiele pamiętam, jeżeli chodzi o te nagrody. Wyobraźmy sobie, żebym nigdy żadnej nagrody nie otrzymał. W takim sensie, że nagrody są gdzie indziej. Nagroda jest taka, że jak człowiek siada i gra, to ktoś go słucha. Może być jedna osoba. Mhm. I jeszcze jest jedno. Jak właśnie opowiadałem tutaj moim koledze, że tylko nie chciałbym, żeby to się zabrzmiało, ale albo nie będę. To, czym są te nagrody? No dobrze, czyli tak mówiąc, tak jak Państwo się domyślacie, no, nagroda sprawia, że świat zewnętrzny mówi, aha, fajnie, no fajnie, że grasz, że płyta jest i ktoś to wydał tę płytę i być może ktoś kupił tę płytę i być może jakaś firma płytowa tam w jakimś katalogu będzie ten fragment notowała i być może jak już mnie nie będzie, to będzie ta płyta. To jest taki jakby cud, prawda, się wydarzył. To są wszystko uśmiechy losu. Czasem dzięki takiej nagrodzie jest po prostu łatwiej, dlatego że przychodzę w jakiejś sprawie i ten ktoś nic nie wie o tym, co ja chcę powiedzieć i nic o mnie nie wie kompletnie, ale otwiera jakiś informator i tam jest napisane, aha, ten pan dostał jakąś nagrodę, aha, czyli to, co robił, ma jakiś sens, aha, to może ja z nim pogadam i może się coś, czyli w tym sensie to może dopomóc jakiejś sprawie. No ale ja to lubię, sprawy ponad siły, zresztą z definicji tych muzycznych to wynika, że wszystko, co gramy, to przecież tak jak się chce porządnie zagrać utwór w lasu, kotek na płotek, to tam już jest tyle spraw, że Matko Święta. Można siedzieć i sobie różne rozważać warianty, a to, że może można to zapisać, gdzieś nagrać, to są też takie szczęśliwe chwile. Na przykład mamy takie czasy. Proszę sobie wyobrazić, w jakich szczęśliwych czasach żyjemy. Jak Chopin
wychodził na koncert i damy dworu na tych liścikach przekazywały mu melodie, fragmenty melodii. On to sobie odczytywał z karteczek i improwizował przepięknie na dowolne tematy. Tylko że producenci magnetofonów się spóźnili i nikt tego nie zapisał. A jak pięknie musiał improwizować Bach. Jakie to były jazzy, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, prawda? Ale nikt tego nie zapisał. A my żyjemy w takich czasach, że ja po prostu, będąc cieniem tamtych wielkich komputerów, mogę sobie usiąść w studio i powiedzieć, dobrze, to ja zaraz to, co zagram, ja sobie zapiszę, będę mógł sobie to na przykład każdą nutę zmieniać, bo tam można, coś jest taka technologia, że ja mogę wszystko pozmieniać. Chociaż nienawidzę tego robić, bo uważam, że jak człowiek tak zagrał, to jest, tak powinno zostać. No chyba, że się już koszmarnie wywale i trzeba jakiś tam dźwięk poprawić, to wtedy tak. Ale to trzeba zachowywać to pod nagranie, to jest zapis czasu tego, który był, jest zapis tych, no, tego stanu ducha, który w tym momencie był, a jak się zaczyna to wszystko przerabiać, to jest zapis operacji plastycznej, która została wykonana na moim filmie. To jest jakby, przyszła na operację koza, a wyszła Maria Callas, ale to nie jest to samo. No, przepraszam. No dobrze, zostawmy już tę operację i kozy. Wracając jeszcze do nagród. Matka. Może nie będziemy się aż tak długo na tym rozwodzić, nad tym kolejnym tematem, ale szachy to podobno pańska prawdziwa miłość i też mowa o nagrodzie. W 2002 roku zdobył pan w Ciechocinku tytuł wicemistrza województwa kujawsko-pomorskiego w szachach błyskawicznych. To prawda, był taki przypadek. No szachy i muzyka mają tę właściwość, że podobieństwo, że do pewnego stopnia posługują się logiką, a od pewnego stopnia posługują się intuicją. I teraz jest pytanie takie, myślę generalnie, że możemy iść za prawdą, a możemy iść za pięknem. I teraz, jeżeli idę za prawdą, no to gram w szachach, gram warianty prawdziwe, sprawdzone i tak dalej, które obiektywnie prowadzą do takiej tam. Natomiast jak gonię za pięknem, no to towarzyszą mi upadłe anioły, prawda, bo one mi podpowiadają, stary, idź tędy, bo tam za tym krzaczkiem jest taki piękny żar, ptak, zobacz, takiego jeszcze nie widziałeś, z takim ogonem i tak dalej. Ale tego ptaka tam nie ma, ale ta droga, ja sobie to wyobrażam sobie, że jest jakiś wariant i tam sobie myślę, ale to, jak, no na czym problem polega? Że zarówno na klawiaturze, w momencie tym, w którym jestem, to, co zagram, zdarzy się tylko raz w życiu. Już inny się nie zdarzy. Jak jestem przy szachownicy i są figury na szachownicy, gdzieś w środku szachownicy i ten ruch, który ja zagram, jest tylko raz. Jeżeli ja się nie zdecyduję wsadzić nogę w paszczę lwa, to już nigdy tej nie będzie, bo już lew albo mnie zje, albo pójdzie sobie. Mhm. Natomiast co się zdarza? Że jak ja jestem, jak to mówią, brave enough, to wsadzę nogę w paszczę lwa, a lew, który chciał mnie zjeść, mówi: człowieku, co ty z tą nogą do mnie? Ale czekaj, to może ja cię na razie nie zjem, bo ty jesteś odważny, a ty jesteś tak odważny, że mi, królowi zwierząt, wsadziłeś nogę. Człowiek, to ja cię wezmę tutaj do specjalnego, ty w ogóle nigdy nie zginiesz i będziesz nieśmiertelny, ja cię nigdy nie zjem. I takie rzeczy się zdarzają. Na przykład w szachownicy, że ta figura jest podbiciem prawie całą partię i ona nigdy nie zostanie, że tak powiem, zabita, przepraszam za to brzydkie określenie. Ale dlatego, że co innego się zdarza. Nie? I to są takie jakby to powiedzieć, że żyjemy sobie w naszym świecie i nagle odkrywamy, bum, że tryknąłem sobie w sufit, a tam się okazuje, że tam jest jakiś piękny świat, tylko że ja musiałem wykonać ten ruch do góry, żeby odkryć ten świat, prawda? Nigdy bym, całe życie tu mieszkałem, ale tam nade mną był jakiś piękny świat. I to się odkrywa w szachach, tylko że to, kiedyś miałem zaszczyt rozmawiać z Karpowem, takim mistrzem świata, jechałem windą w hotelu Marriott. I zapytałem go o to, co on mógłby mi doradzić jako osobie grającej w szachy. A Karpow powiedział, słuchaj, był bardzo zmęczony, bo tam rozgrywał symultane i mówi tak, wszyscy zbierają swoje zwycięskie partie, tutaj zagrałem tak, tutaj tak. A częścią życia szachowego jest porażka.
spróbuj się z nią zaprzyjaźnić i spróbuj zobaczyć, jaka to jest piękna dziedzina. Zobacz, spotkałeś jakiś umysł, przegrałeś partię. Spotkałeś umysł, który postawił przed tobą jakiś problem, którego nie mogłeś rozwiązać. Powinieneś mu podziękować, ponieważ podejść do niego i powiedzieć: dziękuję panu za piękną partię rozegraną. Życzę, cieszę się, że mogłem z panem zagrać. Ale to są rzeczy, które nam nie przychodzą do głowy, ponieważ my szachiści myślą tak: moje życie jest tyle warte, ile ostatnia partia, którą zagrałem. Jak wygrałem, to się czuję taki very brave, a jak przegrałem, to się czuję przede wszystkim, jak ja mogłem przegrać z takim osłem, z którym grałem. A ten facet mógł być wspaniałym umysłem. Prawda? Mamy problem z porażką w ogóle, tak. A to jest część naszego życia w ogóle, no i trzeba się z tym zaprzyjaźnić, bo to jest taki ogród. No to jest coś takiego, jak na przykład idziemy i jest pole, prawda? Rolnik rozsiewa nawóz i tam śmierdzi po prostu jak powietrze, nic nie da się przejść. I mówimy: co pan robi? Przecież tu wszystko. A rolnik mówi: proszę pana, pan tu będzie za 2 miesiące przechodził, to będą rosły róże, będzie pięknie, będzie... I jakie kurcze róże, przecież tu śmierdzi jak cholera. I teraz z tego zapachu X, jeżeli ja mam sobie wywieźć zapach Y za 2 miesiące, to jest mi potrzebna wiara, prawda? Jest mi potrzebne coś, czego ja nie dołożę tutaj 2, dodać 2, równa się 22, to mi nie wyjdzie, że? Ja muszę mieć, jak to mówi poeta, te coś, prawda? Że to, dobrze, to niech będzie. Dobrze, niech gada, kurczę. Ale jak się uwierzy w to, to wtedy się otwierają te... piękny świat. Boże, przepraszam Państwa ogromnie za te moje historie. Dobrze, więc w takim razie tym miłym akcentem będziemy już kończyć. Bardzo dziękuję Panu za przyjście do studia. Chciałem wszystkich pozdrowić, wszystkich słuchaczy i przeprosić ich za tę częstotliwość taką zupełnie jakoś nietypową. Ale pozdrawiam ogromnie. Czemu nietypową? Myślę, że dla Pana jest typowa. Dla mnie tak. Dobrze, w takim razie jeszcze... miło. Bardzo dziękuję Panu za przyjście do studia i oczywiście życzę wielu wspaniałych nagród, tych najlepszych oczywiście w postaci dobrych słuchaczy. O! Ogromnie dziękuję. Dziękuję. Również dziękuję Tobie. Dziękuję za zaproszenie. Tak, dziękuję bardzo. Panie Mateuszu, proszę jeszcze przypomnieć w skrócie, jakie nas czekają jeszcze telegraficzne eventy. W skrócie, dokładnie. Dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do St. Andrew's Cathedral na King Street, na recital pana Bogdana Hołowni, który będzie poświęcony wielkim, wybitnym polskim kompozytorom związanym z Warszawą. Bardzo warto, zapraszam na godzinę 12. To jest część lunchtime koncert zorganizowanych przez St. Andrew's Cathedral i wejście na to wydarzenie będzie bezpłatne. Dla tych osób, które dzisiaj wybierają się na Multicultural Burns Supper organizowany przez Aberdeen Multicultural Center, gdzie będą wiele organizacji trzeciego sektora w Aberdeen, wiele mniejszości etnicznych, zapraszam, sprawdzę sobie szybko miejsce, tutaj mam, to się odbędzie o godzinie 16, zgubiłem miejsce na Multicultural Burns, o godzinie 20:30 dzisiaj zapraszamy wszystkich serdecznie do Aberdeen Art Center, pan Bogdan Hołownia wystąpi na scenie razem z Sza, Hanka Wójciak, Suzana Jara, z muzykami Miłoszem Skwirutem i Jackiem Długoszem z Krakowa, oraz Ionon 5 Trio. Iona właśnie zdobyła tytuł szkockiej piosenkarki folkowej na MG Alba Scott Trats Music Awards. Z kolei w niedzielę zapraszam na godzinę 12 do Belmont Film House. Będą tam polskie akcenty podczas Holocaust Memorial Day. Pan Bogdan Hołownia wystąpi z 20-minutowym recitalem poświęconym polskim kompozytorom żydowskiego pochodzenia. I fantastyczny koncert w poniedziałek ze wschodzącymi gwiazdami aberdeenskiego jazzu Hamlet Collective, który został nagrodzony za ich nową płytę, którą właśnie wprowadził 18 stycznia. I wybitna, też bardzo młoda wokalistka Nadia Albertson. Ci muzycy właśnie jeszcze cały czas studiują na Uniwersytecie w Aberdeen. Także to będzie świetne spotkanie polskich i szkockich muzyków. Zapraszam serdecznie wszystkich na wydarzenia Polish Scottish Mini Festival. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za przyjście. Przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj byli pan Bogdan Hołownia, gwiazdor polskiej pianistyki jazzowej oraz prezes Polish Association w Aberdeen Mateusz Łogota. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.